Cześć, mano, witajcie, z tej strony Mr. Barton. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w kolejnym odcinku z serii Sąsiedzi. Witam was jeszcze bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Sąsiedzi. Zostawiajcie łapki w górę, subika. Dobra, bo was nie ominęły następne filmy, jakieś live'y, premiery i zwykłe oczywiście odcinki. Czyli po prostu wam, no, umylało to życie. Tak powiem, że dzisiaj taki nowy dzień, odcinek jest, ośmiu na twarzy się robi tak samo jak inni mówią. Jestem tego zdania, też tak mam. Więc no co, lecimy do odcineczka. Więc samego rana lecimy do roboty. Ej, sąsiad, mam pytanie, czy ty masz moją ladę? Tak. Lada tutaj stoi właśnie. Ja lecę do robotki. Dzisiaj będziemy sobie ładować. Jedź, co się dzieje. Powoli, bo mi psa przejedziesz. Ja nie. Będziemy reanimować. Pewnie, że tak. Więc no. I przygotujcie się na to, że będzie ładowanie dzisiaj. Realny, nie że tak, że spełnimy, tylko normalnie będziemy ładować. Więc no, staramy się jak najbardziej realnie grać. I co? Byliście przewinięty, pewnie powiecie po latach, ale pamiętałem. A w sumie to ja bym zapomniał, ale sąsiad mówi, a co z przewinięciem do jesieni? Ja mówię, no a, no rzeczywiście. Więc dzięki za przypomnienie, sąsiedzie. I tym oto patentem mamy ile? Czekajcie. Zobaczcie ile mleka. Ile wszystkiego, ale zobaczcie ile mleka. 1605. Sąsiad ma więcej, ale to nieważne. My mamy, udawajmy, że mamy więcej, hej. Sąsiedzie? Chcesz, żebym ci dzisiaj wywiózł tą? Co, mleko? No. Słuchaj, jak masz czas i masz chęć, to możesz wywieźć, bo w sumie no pieniążki się przydadzą. No to jak będę wywozić, to ten. Bo dzisiaj pod koniec odcinka zobaczycie, jak będziemy wyburzać tą. No. Mam oporę, więc zobaczycie na sam koniec. Mleko trzeba zwieść. No, co się dzieje? Czy wiesz, czemu taką dziwnie zrobione... No, w sensie, jak to się nazywało? No, GPS-a. No to się nie ustawia, jak ty chcesz, żeby prosto jechało. Tak jak mapa, według mapy to się ustawia. Ale to zawsze było GI. Inaczej. To zawsze było wszystko GI, tak teraz coś się zepsuło i teraz mam dziwnie ustawione. No, to tak jest. Ja tego nie robię. Może to już to nieważne. I teraz tak, obornik się sypie. Ludzie się cieszą i czy tak, czy widać teksturę? Pierwsze pytanie. No tak, widać. No i właśnie widzowie, czy tą teksturę widać, bo coś mi tutaj tak nie do końca mi się wydaje, że ją widać. Ale poczekajcie. Staram się jać prosto, nie skręcać. I wejdziemy sobie tak, wzrost. I teraz. Czy widać teksturę? Sąsia, czy ty widzisz teksturę? Mam iść tam do ciebie? Czy ogólnie widzisz na... No, gdzie ty widzisz teksturę, czy nie widzisz? Musisz wyjść od minika, to ci powiem. To pokaż, no. Zobacz. Czekaj, czy tu... Bo powiem ci, że bardzo mało ją widać. Na mapie jeszcze jako taką, ale naprawdę nie ma tego. Czekaj, tu... Nie, no widać. Ale bardzo mało, nie? Tak nie do końca to, co chciałem. No bo to o to chodzi, że tam, gdzie mnie widać, tam mnie potrzebowało. A tam, gdzie więcej widać, tam... No ale tak, a jakbyś na przykład wejdziesz się do ciągnika, włączysz kamerę drona... Tam więcej potrzebowało, więc nie. Aha, no dobra. Czy to jest moje pole rzepaku? Nie.
Słyszę już to moje pole. Sąsiedzie, powiem ci, że tak, obornik idzie bardzo dużo, bo ja zrobiłem jeden przejazd, prawie nie cały, a mi wzięło bardzo dużo obornika. Zostawioną automatyczną dawkę? No właśnie też, teraz o tym pomyślałem, wiesz? Azot, użycie obornika, jeszcze nie wykryto wartości. Dawka 8,6 tony hektara, 0,7% procent, o Boże, jak to wszystko napisane jest. Czekaj. Teraz chyba, dobra. Teraz zrobiłem tą automatyczną dawkę. Albo? Musi ci pisać automatyczną dawkę. Teraz mi pisze dezaktywuj, a wtedy pisało aktywuj. Więc dobra, powiedzmy, że działam. No dobra, czyli to jest git. Dobra, widać tą dawkę jednak, wiesz? Tak nie do końca jednak było to widać, ale jak się tak trochę dasz kamerę wyżej, to widać od razu. Więc super. Więc dzisiaj widzowie taka akcja, no... ciekawa, taka typowa pożniwna, nie? Mój plan chyba się nie uda, jak dobrze myślę. Bo miałem plan tak, zrobić krótsze odcinki i więcej. Na przykład dzisiaj mam plan z sąsiadem, żeby zrobić jak na przykład 20 minut odcinka, połowę tego. Ale ja już widzę, że za chwilę będzie 10 minut odcinka, a ja przecież jeden ten. Ale okej, no. Wiecie, kiedyś już odcinek będzie taki, że przejazd, czekajcie, będą raz, dwa, trzy przejazdy będą kiedyś, nie? 3, 2, 1. No i trudno. Puste. Jedziemy się ładować. No dobra widzowie, jak widzicie, ja już sobie dojeżdżam na pole. Nie nagrywałem ładowania, bo to widzowie jest... znaczy nie, beznadziejne. Niepotrzebne trochę, bo słuchajcie, gdybym robił to, to odcinek by trwał następne 5 minut dłużej. A tego to mi jest potrzebne. Ja wolę zrobić... po prostu no to co jest do roboty i to co chcę akcję robić, nie? Ja nie chcę bawić się ładowanie obornika, bo jednak fajna akcja ładowanie obornika, tylko że wiecie, tak mówiliśmy z tym siadem, co tam jest i się robi, że... nie. No. Jakby co? Albo na gospie, nie wiem, że to też trochę nierealne. No i wybiłem się z rytmu. Co ja chciałem powiedzieć widzowie? I to jest właśnie to, że ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Nie wiem. O czym mówiliśmy? Czekaj, nie wiem. Sąsiad. Nie wiem. Przecież nie wiem. Nie wiem. Bo ty nie wiesz, ale ja mam wiedzieć. Aha, nie czy wiem. Pożyczyłeś przyczepę, co pierwsze? Albo porwałeś, nie wiem. Pożyczyłem, dobra. Jestem to pożyczyłem. Spoko. Ja też pożyczyłem od sąsiada wątek i chyba dochodzę do tego, ale nie wiem co chciałem powiedzieć. Więc tak mówię widzowie. Teraz zrobię krótkiego timelapsa. A, no i mi się przypomniało. Z ładowaniem, że nasza łyżka musi 3 tony. I my łyżką dwa zarzuty, nawet jednym, ładujemy cały rozrzutnik. I to ładowanie by trwało krótko, ale to by wyglądało nie dość nierealnie. No, a też to mi dużo pomaga, bo na przykład teraz bym musiał się długo ładować, a tak? To ja zrobię jeden rzut, jednym ładowarką i już jest naładowane, więc... No jednak to... ta seria... jest nierealna. No to prawda! Oczywiście! Ale nie, no wiecie, prawda. My się staramy grać realnie. Tylko wiecie, gdy to jest po prostu no, właśnie... No ja też się staram. No. Trzeba powiedzieć, jak się będę starać.
Ja potrafię tam różne rzeczy. Niemożliwe. Sąsiad. Mam jedno pytanie do sąsiada. Czy sąsiad ma teraz wolny czas? No za chwilę, a coś z tym? No bo mam pół pola zrobionego i też chcę za chwilę orkę jej zrobić. Już powoli będę chciał się zbierać. Bo wiesz co? Nie ma, dobra. Ja sobie dokończę ten rzutnikom 30%, załaduję i czy ty byś mógł ten obornik dodawać na łąkę, na pole? Kurde, nie wiem. Czy... Może to chyba poza odcinkiem zrobić, nie wiem. No wiesz co chodzi? Co najmniej, no... Mam idealnie pół pola. W tym momencie mam pół pola zrobionego. No chyba, że pracownika, ale my nie gramy bez pracownika, bo kasa się liczy, nie? To czy moja gra? To usiadł. Dostaniesz bana ode mnie. Uciekać? Pewnie, że tak. Oczywiście, od razu. Pewno. Ja robię wrażenie. Człowieku, 13 na godzinę jadę z tym obornikiem, dobrze? Ja już tam ciągnął, ile fabryka była. No nie da się. To idzie się gro. Nie. Jeszcze nie. To idzie się gro. Teraz widzowie, napiszcie, czy chcielibyście live'a z tej serii. Znowu, że znowu. Drugi raz. Wiesz, ostatnio był live. No ale wiesz co chodzi, tu jest tyle roboty, że... No tu jest drogi. Ale to są odcinki, żeby robić tą robotę. No ale dobra, to przykład taki obornik teraz. Wolisz na odcinku swoim robić to, czy na live'ie, albo poza odcinkiem? Odcinku. Na odcinku, ale... Na twoim odcinku. No. Aha. Widzicie, co to jest innego zdania? Nie robi wrażenia. No beka. Nie, troszkę beczka z ciebie. Co się jad? Mleko miało być przydane już. Kasa miała przyjść. Zobie, słuchajcie. Daję mu czas, wy tego mu nie mówcie, ale do 9, jeżeli on mnie jeszcze raz wkurzy. Daję mu bana na Discordzie, na serwie. Słuchajcie, będą same nagrywane. Gospę sobie go, ten komórnika zadzwonię i jego gospa będzie moja. No. Ogłoszenia. Szczepię w Utopie. Spoko. Słyszałem. No problem. Ty, on mnie goni, widzowie. Patrzcie go tam. A to kombajnem, co... To Zbyszek popędzał, na pewno. Widziałem się z wózka. Ty, jak ci się nudzi, masz co... I nie masz co kosić, to da fajne moje pole, bo tam mam dwa przejazdy kombajnem i koniec. Ja jadę na swoje pola kosić. Chciałem go przekupić, ale dobra. Widzowie, kupujemy sobie kombajn, bo no akcja na dwa kombajny i ogólnie akcja tym musi być robiona. Nie? Dobra, ja już znajdę na gospę. Zmieniamy sobie zestawik. Teraz trochę orko. U gór będzie... Orka będzie robiona u góru, na pewno. Tu sobie do cienia wstawimy zestaw. Co się dzieje, bo nie wiem, czy ja ci mówiłem, ale gdzie ja miałem ten obornik robić? Miałem robić, oczywiście się obornik, orkę miałem robić tam, na tej łące, czy tam, tam się teraz rozrzucałem? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Nie mówiłeś mi takich wiadomości. No właśnie. Dobra, lecimy tu na łąkę. Albo czekajcie. A tą łąkę, dobra. No wiecie jaką łąkę jeszcze będę chciał robić? To on patrzy na mapę teraz. 210, tam obok pola sąsiada. Numer 4, tam daleko na końcu mapy. Tylko, że tam potrzebuję trawę skosić, więc tam była kolejna akcja. I ogólnie się na kosę. Więc są, no, sąsiedzi, na pewno sąsiedzi. Ty, jak to wygląda z tą łąką? Bo ta łąka to się ciągnie aż do słonecznika, do pola 105, prawda? Czekaj, ta łąka? No, tu, albo tu się przebiegnie, albo ten... To no, od ciągnie... pola 105, no do 104. Taką masz wielkie pole. O Boże. Ty,
My tą trawę kusimy, czy tą trawę też na orka od razu? Jak tam chcesz. Zaś bym musiał teraz dzisiaj orkę robić. Czy orkę robić? No orkę też jak muszę robić, ale wtedy... Dobra, robię tą trawę jedną. Trawę będę miał z jednego pola. Ej, w ogóle... teraz mój kolega z dzisiu, on u sąsiada coś kosił, kosi pole jęczmieniu, ja tam zrobiłem nawóz. Jest tak grubo, takie są grube te płachty tego wszystkiego. Tak, no to... No. A ile masz w zbiorniku? Ile on ma w zbiorniku tam? Nie wiem, jadę teraz traktorem do niego, więc zobaczę, ale taki gruby pasek słomy, jeszcze takiego nigdy nie miałem. Teraz kosiłem pole jęczmieniu, to takie małe były. Więc no, ciekawe. Sąsiad, to nie robiło na ludziach wrażenia, ale... No dobra. Kto pytał? No właśnie. No właśnie, kto pytał? Spokojnie. Czekaj. No. No na pewno widzowie pytali, Wyrzek. Ja wiem, co mam kij baseballowy. A ja mam ten. Spróbuj. Masz gaśnic? Nawet w susie pod maską mam. Działa silnik. Działa silnik. Ale trochę... Coś silnik zatarłem, wiesz? Tym tam w środku. A teraz mi się GPS ustawił jakoś. Nie wiem. No bo na tym polu działa. Wiem, ale... No trudno. Odcinki będą ostatnie żniwa już w tym sezonie. Co? I już po tym odcinku moim... po tym moim odcinku już zaczynamy nawozy, siewy, kultywacje, orki. Teraz takie rzeczy będą robione. Jakieś zimowe na pewno nawozy będą? Chyba na pewno. Czy on mu się tu przecieknie teraz? Ja. Co? Ja to słucham, nie odbiór. Zbysiu, jak się czujesz, że... Człowieku, chyba on swoją z kuchni mikrofonówkę wziął, wiesz? Takie grube słomy. Co jest grane? Ile to już? On robi teraz, zaczyna czwarty pokos, a już ma 3 tony. Ile? Kobie, ja mam tyle w stodole jęczmienia. Kiedy w ogóle mogę jęczmień sprzedawać, żeby była fajna cena? Nie wiem. I ja się wystraszyłem, na głowę mi ta biedronka, bo tutaj jakiś dziwolun komar człowiek mi na łeb skoczył. Trochę majek, sobie lata. To musiała sprawa autorskie. Nic się nie stało. Jak pasujecie w tym dzwoninku? Ja mam... A, dobra, widzę. No. Przypomniałam się, gdzie się FOWA ustawiało. No, FN 11. No wiem, ale coś mi się FOWA zepsuł. Nie mogę ustawić ani mniejszego, ani mniej. To chyba trzeba minus. O nie. Nie. Ja... Nie. Siemka, widzowie. Ja to nagrywam już po nagrywaniu tamtego odcinka. Coś się stało. Bo jak tam widzieliście, na odcinku ustawiałem FOWA. Zapomniałem, że jak się zmniejszyć FOWA, to trzeba kliknąć minus i jakąś liczbę. A ja mam na minusie ustawione wyłączanie nagrywania, w sensie plus minus. Plus włączanie nagrywania, minus wyłączanie. Wyłączenie nagrywania. I tak się stało, że no się wyłączyło nagrywanie. Tam jeszcze chwilę pociągnąłem, ale mówię, nie ma sensu tego dogrywać. Wyjdzie to teraz czarnym ekranem, albo coś tam montażysta wrzuci jakiś krótki filmik. Albo coś, no nie wiem. I to było to tyle w tym odcinku. Subskrybujcie kanał i dzięki za oglądanie. Narazka.